Pułtusk jest uroczym, malowniczo położonym miasteczkiem. Jego najstarsza część znajduje się na wyspie otoczonej od nogami Narwi, a pułtuski rynek jest podobno najdłuższym brukowanym rynkiem w Europie. Najbardziej znaną budowlą jest okazały zamek wznoszący się na sztucznie usypanym wzgórzu, na którym już w XII wieku znajdował się gród. Obecnie mieści się tu dom Polonii, oferujący turystom noclegi i wiele atrakcji rekreacyjnych. Mamy dwa porty rzeczne, które latem są zapełnione łódkami, żaglówkami, ale również naszymi gondolami pułtuskimi. Gondole zabierają turystów na rejsy po rzece Narew, po kanałach miejskich. Z kanałów miejskich można obejrzeć również praktycznie wszystkie zabytki Pułtuska, nie wysiadając z łodzi czy kajaka. Również Narew jako miejsce połowu ryb przyciąga wielu wędkarzy. Mamy tutaj bardzo dużo ryby drapieżne i sandacze, szczupaki, ale również potężne okazy sumów, które można złowić właśnie między mostami na rzece Narew w Pułtusku. U podnóża zamku znajduje się urokliwa kaplica świętej Marii Magdaleny. Pełniła ona niegdyś rolę kościoła parafialnego dla miasta i okolicy. W XV wieku funkcję tę przejęła wybudowana na drugim końcu rynku kolegiata. To bez wątpienia najciekawszy zabytek Pułtuska. Jednak wnętrze świątyni można zwiedzać tylko w niedzielę. Warto to zrobić chociażby ze względu na renesansowe freski zdobiące sklepienie ponad ołtarzem. Do jednego z najstarszych zabytków Pułtuska należy też gotycko-renesansowa wieża z małymi okienkami, przez które można podziwiać panoramę miasta i okolic. Wieża ratuszowa jest z XV wieku, usytuowana pośrodku najdłuższego rynku w Europie. Obecnie w wieży znajduje się Muzeum Regionalne w Pułtusku. Czeka nas wspinaczka na 7 kondygnacji po stromych, coraz węższych schodach, więc warto mieć wygodne obuwie. Na górnych piętrach umieszczono imponujący zbiór przedmiotów pochodzących z wykopalisk na wzgórzu zamkowym. W 1868 roku w okolicach Pułtuska spadł największy deszcz meteorytów zarejestrowany w dziejach świata. W muzeum zgromadzono 11 okazów o łącznej masie 310 gramów. Ale każdy może spróbować powiększyć ten zbiór. Cena grama meteorytu jest porównywana z gramem złota, więc warto szukać. Z rynku, a właściwie spod fontanny u stóp zamku rozpoczynają się niemal wszystkie szlaki turystyczne. Mamy 5 szlaków rowerowych, mamy również 4 szlaki piesze, ale również, co ciekawe, szlak wodny, który prowadzi z Warszawy przez Szerock, Pułtusk, Ostrołękę, Łomżę, aż w kierunku Augustowa, potem kanałem augustowskim łączy się z rzeką Niemen. A stąd zaczyna się 10-kilometrowy szlak narwiański. Prowadzi przez malowniczą Dolinę Narwi i fragmenty Puszczy Białej. Pułtusk słynie nie tylko z pięknych krajobrazów i zabytków, lecz także z wyśmienitej kuchni staropolskiej. Po dniu pełnym wrażeń, gdy zaostrzy się apetyt, warto zatrzymać się w restauracji zamkowej, skosztować potraw i nalewek przygotowanych według dawnych receptur. Bez wątpienia poczujemy tu smak polskiej tradycji.